Witaj. Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym z Tobą porozmawiać o zmianach. Maj to jest bardzo dobry czas na zmiany. Oczywiście zmiany w Twoim osobistym życiu w dużym stopniu zależą od uwarunkowania astrologicznego, układu planet, gwiazdozbiorów. Natomiast maj jest dla wszystkich takim uniwersalnym czasem, w którym można dokonać pewnych zmian, w którym można coś zdziałać. Po co to? Po to, żeby Ci się lepiej, wygodniej i przyjemniej żyło oczywiście. Nie dlaczego innego. Mamy dzisiaj troszeczkę wiatru, mam nadzieję, że on nie będzie nam przeszkadzał. Tak, zmiany. Powiedziałem Ci po co, ale teraz jak? Często mamy takie w życiu momenty, że stwierdzamy, że od jutra wszystko zmieniam, wszystko będzie inaczej. Przeważnie nic z tego nie wychodzi, zapał gaśnie, jeszcze zanim to jutro nadejdzie. Postanów sobie, że w maju, który jest tym doskonałym miesiącem, takich zmian dokonasz. Co do tych zmian jest potrzebne? Do tych zmian potrzebna jest przede wszystkim energia. Potrzebna jest energia, która oczywiście drzemie w tej budzącej się przyrodzie. To dużą energię daje również Tobie, ale potrzebna jest również energia wewnętrzna. Jak ją sobie wzbudzić, jak ją sobie wykrzesać, jak sprawić, żeby tej energii w Tobie było więcej. Bardzo prosty sposób. Oddychanie. Mówiłem niejednokrotnie już o tym oddychaniu. Nie będę się mocno powtarzał. Nie chcę zanudzać tych, którzy znają moje filmy. Obejrzyj chociażby Magiczne Oddychanie albo Szkoła Szczęścia, lekcja pierwsza. Dużo tam o oddychaniu mówię. Ale nie musi być to oddychanie, które ja polecam, sposób, który ja polecam. Nie musi być to oddychanie, które opracował hrabia Korona Walewski. Może być to jakikolwiek inny system oddychania. Joga tu jest bardzo dobra. Lub inne systemy. Chodzi o to, żeby oddychać świadomie i prawidłowo. To wzbudzi w Tobie wiele energii. To da Ci wiele siły. Jeżeli nigdy tego wcześniej nie próbowałeś, aż zadziwisz się, jak prawidłowe oddychanie pomaga, ile siły w Tobie wzbudza. Więc masz już tą energię. Co jeszcze potrzebne jest do zmian? Do zmian potrzebna jest czystość, oczyszczenie. Nie będę tutaj Ci oczywiście opowiadał o codziennej higienie. Mam nadzieję, że wszyscy to mają opanowane. Chodzi o inną czystość, o czystość wewnętrzną. Tu ważne jest odżywianie. Na ten temat też niejednokrotnie się wypowiadałem. Nie ma konieczności, żebym tego powtarzał. Możesz wrócić do innych moich filmów. W skrócie powiem Ci tak. Wszystkie diety, wszystkie oczyszczania polegają głównie na jednym. Polegają na tym, żeby się odżywiać, a nie napychać. Do oczyszczenia cóż jest ważne? Właśnie to odżywianie, nie napychanie, dobry dobór składników. Trzeba by wyeliminować. W miarę możliwości oczywiście wiemy, że w dzisiejszym świecie, przy dzisiejszym wyborze towarów nie jest to aż tak łatwe. Jak najbardziej wyeliminować składniki sztuczne pochodzenia chemicznego? To pozwoli Ci oczyścić organizm. Tu przy tym oczyszczaniu przez odżywianie jeszcze jedno. Wrócę do tematu, który może niektórym z Was się nie podoba. Rezygnacja z jedzenia mięsa. Mięso, abstrahując już od moralnych uwarunkowań, mięso obciąża organizm i zanieczyszcza organizm. Możesz kopać w internecie, możesz to sprawdzać, możesz uwierzyć mi na słowo. Mięso naprawdę nadaje ciężkości i nadaje bardzo negatywnych emocji, które razem z tym mięsem spożywasz. Nie musisz tego robić na zawsze. Spróbuj na ten miesiąc. Spróbuj w maju nie jeść mięsa. Zobaczysz efekty. Zobaczysz, jak lekko będziesz się czuć, jak łatwo, dużo lżej przyjdzie Ci dokonanie tych zmian, o ile więcej, wbrew pozorom, energii będziesz mieć w sobie. Dobrze. Mamy już siłę. Jesteśmy oczyszczeni. Teraz zmiany. Tylko
jakim kierunku ich dokonać. Tłumny trzeba się zastanowić tak mocno, o co ci chodzi, co chcesz zmienić, co, jakie zmiany ułatwią, uprzyjemnią i sprawią, że twoje życie będzie łatwiejsze. Ja bym ci proponował taki kierunek również bez względu na uwarunkowania astrologiczne czy inne dziedziczne, kierunek, który wszystkim da dużo, który wszystkim przyniesie radość, spełnienie i te zmiany na pewno się udadzą. O jaką zmianę tu chodzi? Zastanów się. Staniemy wprawdzie przed sobą i pomyśl sobie. Przypomnij sobie wszystkie swoje dążenia, przypomnij sobie wszystko to, czego chcesz, za czym gonisz i zastanów się, co jest ci potrzebne, a czego po prostu chcesz. Jesteśmy otoczeni milionami, trylionami słów, emocji, wpływów, które usiłują nam wmówić, że coś jest nam potrzebne. Jeżeli głębiej się zastanowisz, przekonasz się, że to nieprawda, że ty po prostu tego chcesz i to nawet w większości wypadków nie dlatego, że ty chcesz, tylko że ktoś ci wmówił to, że tego chcesz. Odrzuć to, czego chcesz. Skoncentruj się na tym, czego potrzebujesz. Wtedy będziesz mieć więcej siły na to, żeby dążyć do tego, co jest ci najbardziej potrzebne. A powiem ci więcej. Jeżeli naprawdę i szczerze, w pełni świadomie odrzucisz to, czego chcesz, to, czego potrzebujesz, będzie samo lazło ci do rąk. Zobaczysz, jakie to jest zadziwiające. Prawie bez twojego udziału, prawie bez twojego wysiłku, po odrzuceniu tych wszystkich butaforii, zakłamań i fałszów, przy rezygnacji z tego, czego chcesz, to, co potrzebujesz, samo się do ciebie pcha, samo ci lezie w ręce, samo jawi się przed tobą i tego jest dużo, naprawdę dużo i to przychodzi do ciebie w najlepszej postaci, jaka istnieje. Także zachęcam do tego kierunku zmian. Natomiast jeżeli wybierzesz inny, bardzo proszę. Tylko jeszcze jedna uwaga. Nie od jutra, nie od środy, nie od trzeciego, czwartego, od teraz. Życzę ci, żeby te zmiany się udały? Jestem pewien, że się udadzą. Tylko musisz podjąć wysiłek, ale wysiłek, który naprawdę się opłaca. Zapraszam cię na inne moje filmy, zapraszam cię do subskrypcji kanału. Na dzisiaj tyle. Do zobaczenia. Plum.